Serio? Poważnie, no chce mi się... No jak ja mam przejść? Chodź tu! Witam kochani. Zastanawiacie się pewnie, co ja tu robię. Co ja robię tu? Stwierdziłam, że muszę odwdzięczyć się Karolowi pięknym za nadobne. To znaczy, pamiętacie ten filmik, kiedy Karol najpierw powiedział: mamo, idź na zakupy i długo nie przychodź, a później napełnił całą łazienkę balonami i jeszcze tam się schował w masce jakiegoś buldoga, psa czy innego zwierzątka. Bo Patryk jest od niego się kopi. Postanowiłam więc, że ja też zrobię mu taką niespodziankę, to znaczy po prostu go wkręcę. Nie wiem, jak to się tam nazywa po waszemu teraz, ale ja mu zrobię też kawał z okazji dzisiejszego dnia, a dzisiaj jest, kochani, śmigus dyngus. I żeby uwiecznić całą historię, też stwierdziłam, że to nagramy. Przekonałam nawet do tego tatę Karola. Wyobrażacie sobie to? Chłopaki trzymają sztamę, nic mi nigdy nie mówią, ale kilka godzin perswazji i tata zgodził się, że to nagra. Może Karol, jak mu złość przejdzie, bo mam nadzieję, że troszeczkę się pozłości, to wrzuci to też do sieci i będziecie mogli zobaczyć. Żeby mnie nie zabił, to pamiętajcie, bo na pewno się zdenerwuje, to proszę was o subskrypcję. Wtedy emocje mu opadną, bo on mu lubi suby, to jest raz. A dla mnie poproszę o łapki w górę, jak będzie jakieś 10 tysięcy, to też go jeszcze kiedyś wkręcę. Zobaczycie, zobaczycie, jaka będzie zabawa. I właśnie, żeby była zabawa, to przygotowałam już wodę, bo to śmigus dyngus. Mnóstwo kubków. Mogłabym go poczęstować jednym, nie? Ale jeden to za mało. Więc teraz do pracy. Wszystkie te kubki napełnię wodą, ustawię w odpowiednim miejscu i zobaczycie, co się będzie działo. Na razie śpi, właśnie tak krzyczę, on śpi. Chodźcie po cichu do Karola po koło. Chodź Grzegorz, chodź. A nie po cichu. Nie, tata nie kasłaj. Zobacz. Śpi. Spójrz, czy śpi. Śpi. Rozstawiamy, słuchajcie. Grzegorz, powiedz mi. Prank. Właśnie, widzicie, chłopaki o tym wiedzą, ja to. To jest prank. Teraz wlewam wodę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, że babci nie kręci. Wystarczy przejść po wodę. Zawsze po prostu można by go obudzić chyba normalnie, tylko wylewając na niego wodę. 2000 years later. Tylko masz mnie bronić, jakbyś się złościł bardzo. Bo to nasz wspólny pomysł, nie? Pokiwaj chociaż kamerą, że tak. Dobra. I teraz słuchajcie, i teraz to samo zrobię w łazience, bo przecież wiadomo, co każdy robi, jak tylko wstanie. Od razu biegnie. Usiu. Więc, żeby zemsta była podwójna, to jeszcze obstawię Karolowi dostęp do WC. Ale będę miała podwójną, po prostu podwójną zemstę. Teraz należy tylko nalać wody. Jacie, jakie to jest męczące, tak suma summarum. Jak to się wszystko rozleje, a Karol posprząta. Karol posprząta. Już teraz jest ok. Nie, tutaj jest dobre. Tylko Grzegorz, powiedz mi teraz, jak ja stąd wyjdę? Jak ja stąd wyjdę? A tak naprawdę, to jak ja stąd wyjdę? Ja nie zrobię takiego dużego kroku. Nic. Nie wyjdę. I co? No dobra, jakoś muszę wyjść. Nie kameruj tego. Czekaj. Jak się dowierzy? Grzegorz, podaj mi rękę. Dzięki. Wow! Jest! No teraz co? A czekaj, tam muszę wziąć teraz kubek wody, czy wiesz? Ale butelka została tam. Kubek wezmę. Jeden kubek wezmę, poczekaj. Musimy go opuścić. Dobra, czekaj, weźmiemy. Z brzegu. Z brzegu? Nie, dobra, jest. Okej, okay, okej. Okay. Tam i tam, tu są te łazienki, jestem. Dobra, zamykamy, idziemy cicho. Dajcie. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Śpi. Czekaj.
ale reakcja. Serio? Bo taki ty ślimok. Serio? Co to w ogóle jest? Śmigus, dingus! Naprawdę, tam jest woda. I to będziesz mój jabłus. Naprawdę, mamo, bardzo, bardzo świetny pomysł. Super, synku. Łapki w górę. I jeszcze raz za mamą. Subskrybujcie, tam gdzieś jakiś guziczek. Dobra. Na pewno. Dzięki bardzo, mamo. Będzie guziczek. Mam świetny pomysł. Najlepsze, że tata się do tego jeszcze dołączył. Yes. No, i tyle. Cała niespodzianka, mamo. Ale no jak poszło? Wiesz, wiesz, nie mam radości. No co ty robisz? Ty jesteś mądra, serio. Śmigus, dingus. Śmigus, dingus, mamo. No, to dzięki wielkie za oglądanie. Nie wiem, czy to wrzucę. Nie wiem w ogóle, co moi rodzice nagrali. Teraz obczaję. Wrzuć to, proszę cię. Wiesz, że daty, bo... Trzymajcie się, piątka. A gdzie synku, teraz się jeszcze wybierasz? Fajnie wyglądasz. Dalej coś jest jeszcze? Będę nie, 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 już nie. Serio? Poważnie, no chce mi się... Jak ja mam przejść? Chodź tu! Ale no co chodź tu? Ty uczestniczyłeś w tym, tato? Ja chcę to sikać. No to sikaj. Ale jesteś mądra, mam. Ale dobra, przejdę i nawet nie ruszę ani jedną kubeczka. Na złość tobie, o. O, nie wylało się nic. Teraz... Nie, w ogóle sobie nie rób sobie... Nie przejmuj się! Oj, nie wybacz, jak pojedziemy do mnie, to zobaczysz. No. Fajnie było. Jak się wam podobało, to zostawiajcie łapki w górę. 10 tysięcy łapek, to jeszcze raz kiedyś Karola na pewno... Nie! Na pewno zrobię mu jakąś niespodziankę. Czyli jakiego... Aha, pranka. No, trzymajcie się, pa! Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. To chyba już koniec, więcej wody już nie będzie. A może jeszcze będzie, ale ja już nic nie przygotowałam. Także jak wam się podobało, to zostawiajcie, zostawiajcie łapki w górę! Dzisiaj co babcia powiem. Babcia posprząta. Tak, zabijcie. 10 tysięcy łapek w górę i na pewno jeszcze Karola. Tak. Kiedyś. Genialne pomysły mojej mamy. Urządzę. Trzymajcie się. Trzymajcie się, pa!